To się zaczęło od artykułu, który ukazał się w Gazecie Wyborczej, 10 argumentów przeciw. I wiedziałem, że po opublikowaniu takiego tekstu będę niszczony przez siły lewacko-ateistyczne. Prościej byłoby tego nie robić, tak? No, byłbym dalej tam w tym kręgu, byłbym zapraszany na wszystkie uroczystości i tak dalej. Kościół zaczyna się dzielić na dwie klasy. Na rządzącą klasę kapłanów homoseksualnych i na niższą klasę pariasów, robotników, księży heteroseksualnych. Dużo księży też do mnie i pisze, i przyjeżdża, to i mówi. Czyli jest coraz większe zrozumienie w tym środowisku dla tych spraw. Natomiast góra jest nie do przebicia. Znaczy nie da się zmienić tego tak łatwo. Skandal biskupa Janiaka, przecież to jest niesamowite. On wie, że kleryk ma komputer pełny pornografii dziecięcej, że molestuje chłopców, że policja już się nim zajmowała, że według zasad kościoła powinien być natychmiast wyrzucony z seminarium. Zresztą był wyrzucony z innego, ale go przyjął. I kiedy zgodnie z prawem kościelnym rektorzy chcą go usunąć, to on usuwa rektorów, a zachowuje kleryka. To jest właśnie w kropelce działania homomafii. Niektórzy są w ogóle nieświadomi tego wszystkiego i tam wpadają w sidła. On się zetknął z tą sprawą do tego stopnia, że opuścił kolegium, do którego trafił i nawet mówił mi, że przez parę miesięcy dzięki pomocy jednej z sióstr zakonnych mieszkał w jakimś takim domu pomocy, czy nawet domu dla bezdomnych, żeby te parę miesięcy jeszcze przetrzymać. Normalnie chłopcy zaczęli uciekać, bo jeżeli widzą, że w seminarium się odbywają orgie homoseksualne, że oni są molestowani, że muszą się zamykać, żeby ich koledzy nie zgwałcili, no to uciekają z takiego seminarium. Potem księża w takim towarzystwie normalnie mają straszne życie. Więc dopuszczenie takie bezproblemowe, nawet gloryfikowanie homoseksualistów w Stanach Zjednoczonych no, doprowadziło do tego, że, no, że najbardziej rzetelne badania pokazują, że już większość biskupów jest homoseksualna. McCarrick to nie jest przypadek, to jest szczyt systemu. No, ludzie, którzy najmniej się do tego dodają, którzy żyją często po uszach grzechu śmiertelnym jak McCarrick, którzy właśnie żyją od orgii do orgii, od molestowania do molestowania, od gwałtu do gwałtu, oni nadają ton Kościołowi. Rok 1968 jest datą przełomową, rewolucja seksualna, rewolucja akademicka, która przetoczyła się przez uniwersytety we Francji, w Stanach Zjednoczonych, w wielu innych krajach, a dokonała wielkiego wyłomu w moralności społecznej. Dobrym przykładem problemów, które wywołała rewolucja 68 roku, są Niemcy. Tam po roku 68 zaczęły się pojawiać zmiany prawne na rzecz liberalizacji kwestii moralnych, jak pornografia, rozwody, możliwość stosunków seksualnych z osobami o niższym niż wcześniej wieku. Te wszystkie problemy w publicznej moralności przełożyły się też niestety w Niemczech na bardzo poważne nadużycia seksualne, zwłaszcza popełniane na dzieciach. Takim czołowym, najbardziej znanym tego przykładem są problemy Partii Zielonych, która na początku lat 80. nawet miała swoje własne koło pedofilskie, gdzie po prostu rozmawiano o tym, że należy tę pedofilię jakoś promować, upowszechniać, to jest coś jakoby normalnego. Później ta Partia Zielonych od tego odeszła, ale problemy z pedofilią długo jeszcze w Niemczech funkcjonowały. Pod koniec lat 60. na przykład rozpoczęła
rozpoczęto tak zwany eksperyment Helmuta Kentlera. To był znany profesor psychologii, działający przede wszystkim w Berlinie. Jego eksperyment polegał na tym, żeby przekazywać dzieci z jakichś trudnych rodzin albo z domów dziecka w ręce pedofilów po prostu. Kentler twierdzi, że to będzie taka obopólna wymiana dóbr. Pedofil będzie mógł się zaspokajać seksualnie, a dziecko będzie miało dobrego opiekuna, bardzo do niego przywiązanego właśnie z racji tej też wymiany usług seksualnych, można powiedzieć. I to trwało aż do lat 90. Jeszcze w latach 90. była taka słynna historia dwóch chłopców, Marco i Sven, takie są ich imiona, to o tym piszą szeroko niemieckie media, którzy zostali oddani jednemu z berlińskich pedofili i przez lata byli wykorzystywani seksualnie. Wszystko było za wiedzą Jugendamtów, urzędników miejskich, którzy się tym zajmowali. Nic dziwnego, że te prądy przeniknęły właściwie do wszystkich sfer życia. To i do sztuki, i do muzyki, i na uniwersytet, jak mówiłem, ale również do seminariów, do kościoła. Tam również znaleźli się ci, dla których rewolucja 68 była tym momentem, który uważali za moment wyzwolenia, za odrzucenie tej właśnie starej moralności, i w ten sposób chciano nowy świat układać. Trudno w jakikolwiek sposób racjonalny wytłumaczyć to, co się działo w Niemczech, czy także w innych krajach Europy Zachodniej, gdy idzie o pedofilię zwłaszcza, ale było to zakorzenione niewątpliwie w tym neomarksistowskim charakterze rewolucji 68 roku. Neomarksistowskim charakterze polegającym na tym, żeby zniszczyć rodzinę. Żeby zniszczyć rodzinę jako ten ostatni bastion jakiegokolwiek konserwatyzmu czy oporu wobec rewolucji. To się nie zaczęło oczywiście wtedy, bo już symptomy były dużo, dużo wcześniej tego, że w kościele dzieje się coś niepokojącego. Rewolucja seksualna roku 1968 miała gigantyczny wpływ na to, co działo się w kościele. Można powiedzieć, że kryzys w kościele katolickim zaczął się nie na Soborze Watykańskim II, ale po II wojnie światowej przede wszystkim, co miało także swój związek z ogólną traumą powojenną i takim pragnieniem kompletnego przebudowania świata, odrzucenia tych wcześniejszych struktur jako rzekomo winnych wszystkich tych zbrodni, jakie II wojna światowa ze sobą przyniosła, ale także nie można bagatelizować wpływu modernizmu i herezji modernistycznych, który już pod koniec XIX wieku zaczął niezwykle silnie Kościół katolicki atakować, a z którymi nigdy nie udało się niestety wygrać. Te lata między rokiem 65, zakończenie Soboru, a rokiem 68, to jest ten okres tak naprawdę niepokoju, okres wewnętrznej zmiany, okres takiego przekonania, że właściwie nic, co zostało przekazane, nie musi być stałe. No to zresztą również, moim zdaniem w dużym stopniu, wynika z interpretacji niektórych publicznych wystąpień samego Pawła VI. Jego wystąpienie na zamknięcie Soboru Watykańskiego II. W tym wystąpieniu mówi wyraźnie, że spotkały się ze sobą w czasie Soboru dwie religie. Religię człowieka, który zrobił siebie Bogiem, i Boga człowieka. I jak mówił wtedy Paweł VI, nie doszło tutaj do żadnego potępienia, nie doszło tutaj do żadnego negatywnej oceny tego rozwoju religii człowieka Boga, tylko doszło do jego pojednania i do pewnej wspólnoty. No, tezy, które dawały z pewnością taki impuls dla tych wszystkich, którzy już wcześniej mówili o potrzebie takiego zhumanizowania albo całkowitej zmiany miejsca Kościoła w świecie. Kościół jest kościołem w tym momencie reformującym się. Kościół wszedł w dialog ze światem, poszukuje swojego miejsca, jest otwarty, dialoguje. To są reformy Soboru Watykańskiego II. Tu tworzy się nowy świat, nowa moralność, i Kościół niestety zachowuje się w wielu wypadkach, szczególnie w Europie Zachodniej, właśnie w sposób otwarty na to, jak gdyby mówi: o, to jest taka droga ciekawa, to może zobaczmy, co tu się dzieje, może tego właśnie potrzebujemy, spróbujmy się odnaleźć. Rok 68, sądzę, możemy nazwać konsekwencją wcześniejszych wydarzeń, i postawiłbym taką tezę, że gdyby nie to powszechne przekonanie o możliwości dowolnych zmian, które miało miejsce wcześniej, to być może rok 68 nie przebiegłby w taki sposób i nie zaangażowałby tylu świeckich katolików, nie doprowadziłby takiego przekonania właśnie do takiego radykalizmu wśród nich. Niestety Kościół katolicki zarówno w Niemczech, jak i w innych krajach Europy Zachodniej po roku 68 w dużej mierze został zinfiltrowany przez tę rewolucję neomarksistowską. Rok
68 to jest rok wydania encykliki poświęconej obronie życia i antykoncepcji i nagle się okazuje, że Paweł VI, który był przekonany, że to jego słowo, które jest słowem ostatecznym, słowem biskupa Rzymu, słowem, które głosi z całym autorytetem następcy Piotra, jest tak naprawdę w wielu państwach zachodnich, właśnie tych państw, które najbardziej się przyczyniły wcześniej do reform soborowych, odrzucane przez zdecydowaną większość teologów uniwersyteckich, tych wszystkich wykładowców teologii, ale również, co jest bardzo ciekawe, przez biskupów. Wychodzono wówczas z takiego założenia, że moralność seksualna Kościoła katolickiego jest całkowicie przeterminowana, że trzeba ją przebudować właśnie na gruncie pewnego dostosowania się do współczesnego świata, że to już nie Ewangelia ma być światłem, które rozświetla nasze życie moralne, ale to właśnie koncepcje współczesnej psychologii mają być czymś, w świetle czego należy Ewangelię czytać. W tym sensie to jest cezura, ponieważ ona stanowi dla wielu tych, którzy uważali, że po soborze można całkowicie na nowo budować Kościół, pewnego rodzaju otrzeźwienie. Wtedy, moim zdaniem, rok 68 prowadzi do takiego podziału na tych, którzy dalej chcą dążyć do kolejnych radykalnych zmian i myślą już o soborze watykańskim III, jeśli tak można powiedzieć, no to na przykład właśnie Hans King, albo w jakiejś mierze Karl Rahner, albo niektórzy inni radykałowie i tych, którzy dochodzą do wniosku, że rzecz poszła zdecydowanie za daleko, że zmiany są niebezpieczne, bo uderzają w samą tożsamość Kościoła i następuje tutaj taki konserwatywny zwrot. Takim doskonałym przykładem takiego konserwatywnego zwrotu, jeśli tak można powiedzieć, jest sam Józef Ratzinger, chociaż u niego to przychodzi moim zdaniem później. Zgadzam się z Benedyktem XVI, że główną przyczyną rozpowszechnienia się pedofilii wśród osób duchownych w Kościele jest przeniknięcie postulatów rewolucji seksualnej do wnętrza Kościoła, a w związku z tym przyzwolenie na zachowania na przykład homoseksualne, z którymi, jak pokazują wszystkie badania, związane są także czyny pedofilskie. Warto zwrócić uwagę na pewien mechanizm, bo my teraz może jesteśmy zszokowani, że są homoseksualiści w Kościele, że jest grzech pedofilii, że jest takie czy inne nadużycia. No właśnie, ale to się nie wzięło znikąd. Ten upadek, ten regres moralny ma gdzieś punkt zero, kiedy ktoś odchodzi od tej moralności katolickiej w sprawach drobnych. A jak mówi Pismo, kto w drobnej sprawie będzie wierny, to wiadomo i w wielkiej też pozostanie takim. Natomiast te niewierności drobne, takie dnia codziennego, one się namnażały w Kościele. Kiedy wchodzi rok 68, kiedy wchodzi ta rewolucja homoseksualna, no grunt jest przygotowany. Rzeczywiście mamy do czynienia z posoborze watykańskim II, z olbrzymim przypływem do seminariów ludzi, którzy spaczeni przez tę kulturę roku 68, rewolucję roku 68, która przez 50 lat naprawdę przeorała dotychczasowy świat, którzy szukają bodźców seksualnych między sobą. Żyją w zamknięciu i niektórzy nie potrafią sobie z tym poradzić. To doskonale opisuje Michael Rose w książce Żegnajcie dobrzy ludzie, amerykański autor, który opisał sytuację w seminariach katolickich w Stanach Zjednoczonych na przestrzeni kilkudziesięciu lat właśnie po rewolucji seksualnej aż do lat 90. i widać z tego bardzo wyraźnie, że faktycznie w seminariach w Stanach Zjednoczonych zaczęła panować taka atmosfera homoseksualna. Tworzyły się tam homoseksualne kliki, no, co prowadziło do tego, że ludzie normalni, ludzie heteroseksualni, ci, którzy chcieli zostawać kapłanami, byli z tych seminariów rugowani. A inni wręcz przeciwnie, idą do seminarium tylko po to, ponieważ wiedzą, że będą tam w środowisku męskim. Nie byłoby tego problemu, gdyby nie powszechna seksualizacja, gdyby nie powszechne światowe rozpasanie seksualne. And that's where we are now here in the United States, for example, you have, you know, sort of star, prime examples like Cardinal Blaise Cupich of Chicago, or Joseph Tobin of Newark, New Jersey, or Robert McElroy of San Diego, or Michael Olson of Fort Worth, Texas. And you just move through and you see, well, these people, these men, were in the seminaries back in those days,
And you can see now the complete sort of destruction of the faith mindset they have because of the stuff that Michael Rose was talking about contemporaneous to when it was actually happening. Homoideologia, w ogóle gender ideologia, to jest no, ideologia totalnej rozpusty. To jest jakieś szaleństwo seksualne, gdzie na miejscu Boga stawia się seks. I to oznacza niesłychaną degradację człowieka, upodlenie człowieka, właściwie zezwierzęcenie człowieka, redukcję do zmysłu. No tak jak już jest u Freuda, że jesteśmy kierowani nie rozumem, ale libido. Warto też pamiętać o infiltracji Kościoła przez środowiska komunistyczne. Wielu księży, którzy zostali zwerbowani przez służby bezpieczeństwa, byli szantażowani z powodów obyczajowych i niekiedy te powody miały także podłoże homoseksualne lub pedofilskie. Tak było zresztą z większością bohaterów słynnego filmu Braci Sekielskich, co w tym filmie zostało pominięte. Komuniści wprowadzają swoich ludzi do kościoła, wśród nich są powiedzmy zawodowi homoseksualiści, którzy mają ten kościół infiltrować, mają w niego wejść, ale i mają promować tą reformę homoseksualną, tą zmianę homoseksualną. Oczywiście im jest łatwiej, bo dla nich te zachowania są normalne, więc szybko odnajdują takich, którzy są im pokrewni, którzy również chcą w tym uczestniczyć i tworzą strukturę, którą później wyewoluuje w kierunku właśnie takiej mafii, w kierunku takiej tajnej struktury. Gdyby rozliczono się z komunizmem, gdyby doszło do lustracji, ujawnienia tych powodów szantażu, wtedy udałoby się uniknąć wielu tragedii, wtedy wiele spraw zamiast być tuszowanych ujrzałoby światło dzienne. Sformułowanie homomafia na pewno nie jest tylko publicystycznym sformułowaniem. To jest mafia. Trzeba najpierw wyjaśnić, że problem homoseksualizmu i powiązań, które z tego wynikają, jest całkiem inny w środowisku świeckim, a całkiem innym jest w środowisku duchownych. I siłą rzeczy w takim środowisku homoseksualizm wiąże się z różnymi powiązaniami, ale także powiązaniami z osobami z zewnątrz, mające pewną specyfikę, czyli o ile homoseksualizm w środowisku świeckim jest tolerowany, a nawet w niektórych kręgach to jest prawie zaszczyt być homoseksualistą, tak w środowisku kościelnym jest to bardzo głęboko ukrywane. Często dzisiaj słyszymy o homolobby, ale trudno byłoby wyróżnić jakąś formalną grupę homoseksualnych biskupów czy księży, którzy się zrzeszają po to, żeby dążyć do zmiany nauczania w Kościele katolickim, ale wydaje się, że można mówić o pewnym takim podskórnym systemie wzajemnego wsparcia, więc jedni homoseksualiści, zwłaszcza tacy osadzeni na jakichś wysokich pozycjach w Kościele katolickim, wspierają kleryków, później młodych księży, również homoseksualnych w ich karierze. They owe their careers, the senior clergy in the United States, almost to a man, all the cardinals, and certainly many of the archbishops, owe their ecclesiastical careers directly to that whole Lavender Mafia. They were part of it, or they were friends with it, they were somehow associated with it, and the numbers are just too great. There are too great spanning across the entire United States for these men not to have known and been associated with many of these people. It's impossible. Could not have happened. Z czego to wynika? Po pierwsze, wzajemna wiedza o swoich grzechach, czy swoich przestępstwach, mówiąc językiem prawno-kanonicznym. To raz. Dwa, ukrywanie się wzajemne. Trzy, promowanie się wzajemne. I cztery, zwalczanie swoich wrogów. To któż tak działa, jeśli nie organizacje mafijne właśnie. Jeżeli w seminarium jakimś jest biskup homoseksualista,
co w Polsce też mieliśmy z tym jakiś czas temu do czynienia, to wiemy doskonale i wystarczy to prześledzić, nie trzeba być szczególnie bystrym obserwatorem, że on ludzi o tendencjach homoseksualnych będzie promował. Albo będzie próbował ich sam wykorzystać, albo z nimi się w jakiś sposób grzeszny zbratać, albo będzie ich nagradzał za to, że oni wiedzą też o jego tendencjach. Tak? I tak mieliśmy przykład z wieloma kapłanami wysyłanymi na studia do Rzymu. Mając kontakty z różnymi księżmi, klerykami przez te parę miesięcy, którzy w różnych kolegiach rzymskich przyjechali, znaczy pobierali naukę, no niektórzy to potwierdzali. Mówili, że jest taki gang, wręcz tak określano. Co więcej, mówiono, że jest to międzynarodówka, że bardzo często, załóżmy, ksiądz z Ameryki Południowej, ksiądz z Afryki, czy tam z Europy Wschodniej, nawet nie znają jakiegoś wspólnego języka, ale świetnie się dogadują. Właśnie, że homoseksualiści, później to tak określano, wysyłają kody, oni są dobrze zorganizowani, mają swoich protektorów. Tu nie ma jakiejś chyba, przynajmniej struktury formalnej z jakimś szefem, prawda, i podległymi, ale jest to po prostu pewien system działania. Homolobby jest w istocie takim właśnie systemem działania, popierania się nawzajem na gruncie tych nieuporządkowanych skłonności seksualnych i wiele niestety karier, wiele bardzo takich błyskotliwych karier i w kościele polskim, i w kościele powszechnym można przypisać jakimś związkom właśnie z tym homolobby danych postaci. Jeżeli nagle mamy do czynienia z osobami, które są na ważnych stanowiskach, pojawiają się choćby jak pan obecnie Haramza w Kongregacji Nauki Wiary, to nie był kosmita, on tam nie został zrzucony na spadochronie, on się skądś wziął. Ta wspólnota grzechu, wspólnota zła go tam wyprowadziła. Nie bardzo chcę mi się wierzyć, że nikt nie wiedział, jakie skłonności ma pan Haramza, ale takich przypadków jest dużo, więc widzimy te wyraźne związki między tymi upadkami moralnymi, a tworzeniem tych niejawnych struktur. Al mio Edouard, senza di lui, vieni qua, senza di lui, io non saprei come trasformare la mia paura nella forza dell'amore. E lo dico come sacerdote cattolico, innamorato di un uomo. Ta mafia blokuje tych, którzy przeciwko tej mafii występują. Jeżeli ktoś nie jest homoheretykiem jeszcze w dodatku czynnym, to nie należy do grupy osób, które wzajemnie się promują. Po 50 latach od rewolucji 68 roku i po za chwilę już 60 latach od rewolucji Soboru Watykańskiego II, tak naprawdę możemy mieć przynajmniej bardzo solidne podstawy, by przypuszczać, że znaczna część kleru, który zrobił w tym czasie karierę, był promowany w ten sposób. Dzisiaj w kościele na szczytach władzy znalazła się generacja, która niegdyś zachłysnęła się tymi ideałami pokolenia 68, postulatami rewolucji seksualnej. Nigdy nie było tylu kardynałów, biskupów i teologów, którzy by tak otwarcie występowali po pierwsze za zmianą nauczania Kościoła o homoseksualizmie, czyli żeby przestać traktować to jako grzech. Po drugie za błogosławieniem par homoseksualnych w kościołach i po trzecie za tym, aby dopuszczać do święceń kapłańskich osoby homoseksualne. Dość powiedzieć, że jest taka słynna historia, w której dwóch najbliższych współpracowników papieża Pawła VI, ci, którzy byli przy jego ciele, kiedy już umarł, kiedy wszedł kamerling do pokoju Pawła VI, to byli biskupi, późniejsi biskupi, o których okazało się, że są homoseksualistami właśnie. Jednym z nich był arcybiskup Józef Pec. Byłem bardzo wzburzony po lekturze tego i powiem panu tak, i mówię to z pełną świadomością i z bólem serca, że
to, co tam się działo, to jest przykład taki klasyczny działania lawendowej mafii w kościele. Czyli krycia, czyli mafii homoseksualnej. Homoseksualnej. Homoseksualiści kryją homoseksualistów, tuszują afery i udają, że nic się nie dzieje. I że w innym świecie nie jest to świat Kościoła. Główną siłą w Kościele, która blokuje wyjaśnianie afer pedofilskich, jest działalność tak zwanej lawendowej mafii, czyli homoseksualnego lobby w Kościele, dlatego że większość sprawców czynów pedofilskich wśród księży to homoseksualiści. Oczywiście tu nie można postawić znaku równości między homoseksualizmem a pedofilią, czyli negatywnymi czynami wobec dzieci, ale właśnie w środowisku kościelnym wspomniani przeze mnie nieżonaci mężczyźni wciągali w to dzieci w najróżniejszy sposób, czy ministrantów, czy młodzież. Oprócz pedofilii klasycznej jest efebofilia, czyli skłonność do dorastających mężczyzn, więc dzisiaj moglibyśmy śmiało powiedzieć, że mamy tu do czynienia nie tylko z deprawowaniem dzieci, ale również młodzieży. Istnieją badania, na przykład doktora Paula Camerona ze Stanów Zjednoczonych, który mówi wyraźnie, iż homoseksualiści, którzy współżyją zwykle współżyją ze znacznie większą liczbą partnerów niż przeciętny heteroseksualista, a już na pewno niż człowiek o ustatkowanym życiu osobistym, czyli na przykład mąż jednej żony, tak? Oni stale szukają nowych doznań. A wielu z tych wypadków nadużyć pedofilskich są to nadużycia o charakterze homoseksualnym. Dotyczą one nie tylko osób dzieci, osób bardzo, bardzo młodych, ale też młodzieży, kleryków. O tym się mało wspomina. No właśnie też dlatego, żeby przypadkiem takiego junktum nie było, że ten homoseksualizm z tą pedofilią w jakiś sposób jest powiązany. Vast majority of the cases of sexual abuse by Catholic priests and bishops was ephebophilia. That refers to same-sex attraction to people or children, minors, legal minors, who have not yet reached the age of consent, but are beyond puberty. So the kind of traditional term for that is called pederasty. So that was a major problem. It was the point of emphasis. Well over half the cases, probably more than two-thirds of the cases in the United States were cases of pederasty, same-sex attraction to young but post-pubescent, in this case males, because the priests are men. Popatrzmy na przykład arcybiskupa Wesołowskiego. Jeżeli stawiane mu zarzuty są prawdziwe, to arcybiskup Wesołowski na Dominikanie żył jak król. No, trudno sobie wyobrazić przyjemniejszą pracę niż bycie nuncjuszem watykańskim na Dominikanie. Miał tam dostęp do kogo chciał, do czego chciał. Był dyplomatą, był człowiekiem obracającym pieniędzmi, a jednak mimo tego chodził po tej wyspie szukając czego? Szukając młodych chłopaków, nie szukając młodych dziewcząt, tak? Na Dominikanie służył z nim inny kapłan. Jeżeli zarzuty wobec niego są prawdziwe, a polskie sądy stwierdziły, że są, to ksiądz Wojciech G. na tej Dominikanie wykorzystywał kogo? Chłopaków, mając do dyspozycji znacznie więcej, bo na Dominikanie kościół jest, tak jak w Polsce, trochę żeńsko-katolicki. W kościele jest znacznie więcej kobiet niż mężczyzn. Więc widzimy, że homoseksualizm jak najbardziej jest związany z pedofilią w ten sposób, że dużo łatwiej jest wykorzystać osobę, która jest od ciebie dużo bardziej uzależniona, tak? Jeżeli ty już jesteś tak rozpasany seksualnie, że nie możesz się powstrzymać, to idziesz do osoby, którą może do tego łatwiej zmusić. Kwintesencją tego jest dążenie do zmiany nauczania Kościoła, do tego, aby grzech, aby wspólnota grzechu, którą zbudowała homomafia, którą zbudowali ludzie, którzy dopuszczają się zbrodni pedofilii, aby to ich chora wyobraźnia, aby to ich chore skłonności stały się powszechne. Ksiądz Piotr Skarga pisał, to jest bardzo słynne zdanie, które lubię powtarzać, że odstępstwo od wiary Pan Bóg mieczem pogańskim karze.
W czasach księdza Piotra Skargi używało się miecza i szabli znacznie częściej niż dzisiaj. Dlatego gdyby dzisiaj żył taki kaznodzieja jak Piotr Skarga, powiedziałby zapewne, że odstępstwo od wiary Pan Bóg karze kampaniami medialnymi. No i przykład księdza Oko, takiego odważnego, bezkompromisowego duchownego, który świadczy swoim życiem, swoją wiedzą o miłości do Kościoła, o przywiązaniu nauki Chrystusa, z pewnością dla niejednego kapłana, czy młodszego, czy starszego, może być takim z jednej strony wyzwaniem, a z drugiej strony takim utwierdzeniem w tym, że warto być odważnym. I to jest wspaniałe w Kościele, że potrafi się przeciwstawić tej następnej zbrodniczej, idiotycznej ideologii, jak wcześniej potrafi się przeciwstawić marksizmowi. No, większość Niemców była za nazizmem, być może większość mieszkańców Związku Radzieckiego za komunizmem, a Kościół twardo mówił nie, chociaż płacił za to cenę także mordu na kapłanach. Około 3000, prawie 1/3 polskich kapłanów została zamordowana przez Niemców, nazistów i Rosjan komunistów i Polaków komunistów. Ksiądz Tadeusz poprzez swoje liczne wystąpienia na ten temat i to przypomnijmy na temat homoseksualizmu również, nie tylko pedofilii. Stał się już instytucją. Wiemy, że piszą do niego kapłani, piszą do niego klerycy, piszą do niego inni księża. Więc jest de facto czymś w rodzaju człowieka instytucji w Kościele w tej chwili. Ksiądz Isakowicz Zalewski ma inną metodę. On zna to środowisko jednak, pamiętajmy, znacznie lepiej niż ja. Jest kapłanem, żyje wśród kapłanów od lat. Ma doświadczenia z próbą oczyszczenia Kościoła, samooczyszczenia Kościoła w kwestii lustracji. Powstała wtedy komisja, która nie przyniosła żadnych rezultatów, której badania, której pracy nie przyniosły żadnych efektów. Więc trudno się dziwić księdzu Tadeuszowi w jego przypadku już tej frustracji, która, jak rozumiem, doprowadza go do tego, że chodzi do mediów. Ja w tej sprawie jestem daleki od oceniania i osądzania i krytykowania księdza Tadeusza, który jest niewątpliwie jedną z najbardziej odważnych i najbardziej miłujących prawdę osób nie tylko w polskim Kościele, ale w ogóle w Polsce XXI wieku. Dla mnie przełomem był wywiad, którego udzieliłem niedzieli. Pismo katolickie, wydawane przez archidiecezję częstochowską. Szefowa tej edycji wrocławskiej, niedzieli, zaproponowała mi wywiad. Ja przyjąłem to pozytywnie. No, pismo katolickie, dobrze, że ono chce taki wywiad przeprowadzić. I wtedy był tytuł Kościół ma być przeźroczysty. No i co się stało? Wywiad został zamieszczony na stronie internetowej niedzieli i po paru godzinach w wyniku interwencji z Krakowa został zdjęty, ocenzurowany w całości. Pani Bugała wtedy zrezygnowała z pracy w niedzieli, bo uważała, że to jest niemożliwe, żeby dalej pracować. Wprawdzie ten wywiad po iluś kolejnych interwencjach, ale innych środowisk, także katolickich, został przywrócony, ale mnie to pokazało, że tu o autolustracji czy samooczyszczeniu, no nie ma co marzyć, że zawsze będzie jakiś ważny telefon, tak jak za czasów komuny, dzwoni pierwszy sekretarz, wiecie, rozumiecie, towarzyszu, należy to usunąć albo zalać betonem i tak dalej.
jest w każdej wspólnocie. W każdej wspólnocie są ludzie porządni, szlachetni i są ludzie nikczemni. No, tak już było wśród apostołów. Był Judasz, który dopuścił się najgorszej zbrodni. Tak jest zawsze i wszędzie. W każdej rodzinie tak jest. W każdej armii są zdrajcy, którzy współpracują z przeciwnikiem i za garść srebrników, czy teraz za czapkę euro, sprzedadzą Polskę, sprzedadzą Kościół. Tak było zawsze i wszędzie. Zdrajcy są zasadniczo w każdej większej grupie. I jakkolwiek są pośród nas takie potwory jak Makaryk, czy jemu podobni, to też są najwięksi święci, jak święty Maksymilian, jak Jan Paweł II, jak ksiądz Popiełuszko, jak ksiądz Bachnicki. No i przede wszystkim w tym Kościele jest Jezus i Matka Boża. Nasze uczucia na stan duchowy jest właściwie pochodną tego, co mamy świadomości. Jeżeli w świadomości mamy rzeczy przede wszystkim złe, brzydkie, grzeszne, no to mamy negatywne uczucia, możemy wpaść w depresję. Ale jeżeli mamy pozytywne rzeczy, no to mamy pozytywne uczucia. Tutaj ja mogę powiedzieć taki myślę, piękny przykład z obozów duszpasterstwa akademickiego, który organizowałem. To tam starałem się taki wprowadzić rytm czterodniowy. Jeden dzień wycieczka brzegiem morza, 30 km, dzień odpoczynku, potem 30 km kajakami, dzień odpoczynku. Zawsze poród do stałej bazy, nawet jak byliśmy przemoczeni, byliśmy w suchych namiotach. Ale na przykład szliśmy brzegiem morza 30 km w słońcu. Cały dzień widzieliśmy piękny Bałtyk, fale. Nieraz brodziliśmy, kąpaliśmy się w morzu. Dzikie plaże, czasami szerokie na 100 metrów. Tylko rzeźbione wiatrem, bez śladu stopy ludzkiej. Wydmy, sosny, błękitne niebo, słońce jako symbol najwyższego. I tak cały dzień to powiedzieliśmy. I to w grupie przyjaciół, około 50 osób, taki marsz. No wieczorem nie było ludzi nieszczęśliwych. Wszyscy nieszczęśliwi, wszyscy cały rok czekali na ten tak zwany marsz mistyczny. No bo cały dzień się karmiliśmy pięknem. Pięknem świata, pięknem człowieka, przyjaźni. I to jest recepta. W 2019 roku papież emeryt Benedykt XVI opublikował list, w którym odniósł się do grzechu pedofilii w Kościele. Mimo okrutnego zła, jakie niektórzy duchowni wyrządzili najbardziej bezbronnym, zalecił, aby trwać w ustanowionym przez Chrystusa Kościele. Zgodnie ze wskazaniami papieża emeryta, jako wierzący powinniśmy okazywać posłuszeństwo Chrystusowi, pokutować za grzechy, jakich dopuścili się niektórzy duchowni, a przeciwstawiając się złu, troszczyć się i zachowywać wierność Kościołowi, jako mistycznemu ciału naszego Pana Jezusa Chrystusa. Tak, w Kościele jest grzech i zło, ale także dzisiaj jest święty Kościół, który jest niezniszczalny. Także dzisiaj jest wielu ludzi, którzy pokornie wierzą, cierpią i kochają, w których ukazuje się nam prawdziwy Bóg, kochający Bóg. Bóg ma także dzisiaj swoich świadków, martyres, na świecie. Musimy tylko być czujni, by ich zobaczyć i usłyszeć. Napisał w liście Benedykt XVI.